Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Zaczynamy nowego vloga, nowy tydzień, bo jest poniedziałek. Teraz jest godzina prawie 14. Zarządziłam sama sobie 5 minut przerwy, dlatego że należy mi się. Kurde, już mi naprawdę głowa boli od tego myślenia intensywnego, więc zrobiłam sobie chwilę przerwy i pomyślałam sobie, że odezwę się do Was, pogadamy sobie chociaż tak chwilunię. Ja mam dzisiaj bardzo dużo energii. Ta pogoda taka ładna, w sensie siedzę przy otwartych oknach, jest tak w ogóle idealnie tutaj. Znaczy, mam narzucony ten mój sweter, ale jakoś jest tak fajnie. Jadę też dzisiaj na trening, ale wiecie, wszystko dlatego, że ja wczoraj wypoczęłam. Wczoraj była niedziela i zrobiłam sobie taki reset. Siedziałam w ogóle, wiecie, robiłam jakieś pierdoły. No, oczywiście też montowałam filmik, więc no, to już nie jest taki totalny reset. Ale cieszę się, bo bardzo dużo rzeczy zrobiłam. Paznokcie sobie pomalowałam i tak stwierdziłam, że kurde, poszłam spać po 10 chyba. Może bliżej 11. I wstałam jakaś taka, wiecie co, pełna energii dzisiaj. Tak się w ogóle cieszę, że na trening jadę. Znowu jakby poczułam tą dawkę energii po tym ciężkim treningu i tak mi się znowu spodobało. Ja w sumie tyle czasu nie jeździłam i tak poczułam znowu, że tak chcę tam jeździć. Także bardzo się cieszę. Dzisiaj w ogóle po pracy skoczę sobie do Biedry, zrobię jakieś takie mini zakupy. Może Wam pokażę, co kupię, ale tam nic raczej takiego nie będzie, bo dosłownie parę rzeczy muszę dokupić. Między innymi, o matko, nie wiem, czy słyszeliście, jakiś motor. W każdym razie muszę kupić jakiś świeży chleb i może coś tam jeszcze kupię. Także, no, jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. I przy okazji będę szła na śmietnik. I słuchajcie, mam dwie rzeczy, dlatego też właśnie z wami się łączę, żeby wam pokazać, bo za chwilę to wyniosę na śmietnik. Pierwsza to jest odżywka. Ja kiedyś kupiłam chyba ze cztery. Kupowałam je w Deals i ona jest raczej niedostępna w tych naszych, taki wiecie, stacjonarnych drogeriach. To jest jakaś w ogóle, poczekajcie, francuska wersja. I ta odżywka była świetna. Ona tak fajna, czy dzisiaj też ją mam. Ona pięknie, słuchajcie, nabłyszcza i dociąża włosy. Naprawdę pachną cudownie. Ona ma taki zapach trochę takich męskich perfum, ale słuchajcie, ona była ekstra. Także ostatnio, jak byłam w Deals w zeszłym tygodniu, kiedy to było w sobotę, jak byłam po treningu, poszłam sobie do właśnie Madisona, tam jest Deals. I niestety nie było tych odżywek. Z jednej strony się cieszę, bo ja postanowiłam w ogóle, słuchajcie, parę zmian wprowadzić, jeśli chodzi o takie codzienne życie. Oczywiście będę Wam na bieżąco o tym mówiła. Mogłabym to zrobić od stycznia. Wiadomo, to jest taki czas, kiedy wszyscy planują różne rzeczy, zmiany i tak dalej. Natomiast ja wiem już z doświadczenia, że jeżeli coś planuje się w swoim życiu, obojętnie, czy żeby coś zacząć robić, czy żeby coś zmienić, czy cokolwiek, to trzeba to robić od razu, bo wtedy, kiedy ta myśl przychodzi Wam do głowy, to jest ten moment, kiedy Wy chcecie to robić. Za miesiąc, za tydzień, za 3 miesiące. Będzie po prostu prawdopodobnie może tak być, że już Wam się nie będzie tego chciało. Więc ja idę za ciosem i jak coś mi wpadnie do głowy, to ja to od razu realizuję. I właśnie jeśli chodzi o rzeczy tego typu, też będę chciała po prostu zużywać teraz wszystko, co mam. I kupię sobie jeden duży szampon i jedną odżywkę. No może wiadomo, jakąś tam maskę sobie dokupię, albo szampon czy odżywkę do brązowych włosów, wiadomo, ale nie będę miała tak jak teraz, że mam po prostu 5 odżywek, 5 masek i w ogóle 6 szamponów. No tak to nie, bez sensu, ale zerknęłam z ciekawości, jak byłam w Deals i no niestety nie ma tych odżywek. One były tylko przez chwilę i szkoda. Głupie opakowanie, dlatego że tu jeszcze trochę jest tej odżywki, no już niedużo, dosłownie troszeczkę. Poczekajcie, bo się wyłączyło. Ale nie idzie tego wydobyć, ponieważ to jest tak twarde, że już waliłam, wiecie, pod prysznicem, ale no, nie da się już z tym nic zrobić. Ale dobra, to jest taka resztówka. Ta maska, ta odżywka nie była droga. Ona kosztowała chyba 7 zł, ale to już było też rok temu, gdzieś tak mi się wydaje. I skończyłam taki krem do stóp, on jest przecięty. Bardzo fajny. To był Minty Fresh z ekstrakt z mięty i mocznik. Krem do stóp, maska na silne zrogowacenia. Taki, wiecie, ciężki i raczej taki nieprzyjemna konsystencja, jakbym miała mieć taki balsam, ale do stóp spoko. Smarowałam sobie stopy, zakładałam skarpety i tak robiłam większość, w sumie prawie całe lato. I naprawdę sprawdził się bardzo dobrze ten krem. Także już wyrzucam to opakowanie i to też jest kolejna rzecz, takie letnie rzeczy chcę pokończyć. I to nie jest tak, że ja zimą nie smaruję stóp. Smaruję, ale na przykład, nie wiem, jak krem do twarzy mi się nie sprawdza, cokolwiek, to ja wszystko po prostu stosuję na nogi, stopy, bo to jest najlepiej wtedy wykorzystać. Także cieszę się, że już jakby takie rzeczy są, sobie pokończę i też nie będą mi zalegały na półkach. Więc to wywala. I kurde, wylogowałam się, poczekajcie, muszę się zalogować z powrotem.
Teraz nie wiem, gdzie ja się loguję. A tu, poczekajcie. Muszę się zalogować, bo zaraz mnie wywali z systemu i wtedy w ogóle jest problem. W sensie jeszcze więcej rzeczy trzeba wpisywać. Poczekajcie chwilunię. O, oczywiście złe hasło, no wiadomo. Może teraz będzie dobrze. Jest dobrze. Także słuchajcie, w ogóle buzia mi się świeci, bo ja dzisiaj praktycznie w ogóle jej nie pudrowałam, więc dopiero sobie, wiecie, poprawię i przypudruję, jak będę jechała na trening. Znowu zrobiłam przedziałek z boku, w sumie chciałam z drugiej strony zrobić, ale jakoś tak zrobiłam dokładnie z tej samej strony, co miałam ostatnio. I jakoś póki co mi się podoba, na razie nie będę zmieniała, na razie chyba będę sobie tak chodziła. Oczywiście mi się to pewnie znudzi, ale przypominam sobie czasy, kiedy w ogóle nie był modny jakby przedziałek na środku, mało kto nosił przedziałek na środku i dla mnie to było nie do pomyślenia, bo wiecie, jak macie przedziałek też na środku, to niestety, ale ta buzia dzieli się dokładnie na pół i nie zawsze to sprzyja. W sensie to zależy oczywiście od twarzy, od budowy i tak dalej, ale nie zawsze jest to sprzyjające i też często dziewczyny, które po prostu nie noszą takiego przedziałka, jakby są tego świadome i po prostu źle się w tym czują. I ja mam takie fazy, czasami się dobrze czuję, jak mam na przykład przedziałek na środku i mam te włosy jeszcze ulizane, a czasami niekoniecznie. Także teraz jest ten moment, kiedy niekoniecznie, więc dlatego zrobiłam sobie na boku, ale może spróbuję jutro zrobić z tej strony, tutaj. Nie wiem, w której będzie lepiej. Ja nosiłam kiedyś i z tej, także u mnie to jest takie, wiecie, ja sobie zmieniam. Ale dobra, teraz mi się już ciepło w ogóle zrobiło. Idę chyba po wodę, bo mam same tutaj, słuchajcie, trzy szklanki puste stoją. Od kawy. Tu piłam sok. A tu jest resztka pokrzywy. Także idę to wszystko wynieść, bo niedługo po prostu nie będę miała gdzie pracować, bo to jest tak nastawiane. I widzimy się później. No mówię, jak coś kupię ciekawego w Biedronce, to Wam pokażę, a jak nie, no to po prostu tak się gdzieś tam z Wami połączę, złapiemy się i pogadamy sobie znowu. Słuchajcie, przychodzę do Was taką małą rozkminą, dlatego że przed chwilą scrollowałam sobie Instagrama i zobaczyłam kolejną reklamę temu. Ja też dostałam propozycję współpracy jakiś czas temu, bo to była chyba jakaś globalna akcja i bardzo dużo influencerek i właśnie tiktokerek, instagramerek dostało... No w sumie influencerek, to wystarczy chyba, jak powiem. Tak, bardzo dużo dostało dziewczyn propozycje współpracy, dziewczyn i chłopaków. I tak, ja wtedy nie wzięłam tej współpracy, bo myślałam sobie, ja wiedziałam, że jest jakaś globalna akcja i stwierdziłam, że po prostu poczekam, zobaczę, co tam ludzie będą pokazywali. I jestem w szoku, bo teraz na przykład jedna dziewczyna pokazywała, że ma wszystkie rzeczy za 3,90. Wiecie, to nie jest nie wiadomo co, ale na przykład taki kubek mały termiczny 3,90, taka szklanka z zamknięciem z łyżeczką 3,90. Wiecie, ja trochę się orientuję, ile takie rzeczy na Shein kosztują i one nie kosztują 3,90. I zastanawiam się, czy to są ceny dla takiej normalnej osoby jak ja czy Wy, że chcecie sobie wejść i kupić, czy o co tam chodzi z tymi cenami, bo pamiętam, że kiedyś, kilka miesięcy temu, wyskoczyła mi reklama takich leżanek dla zwierzaczków. I ja chciałam wtedy franuleczce kupić. I teraz w ogóle są takie fajne, takie duże banany i te królone tak leżą w tych bananach, to jest genialne po prostu. Natomiast wcześniej były jakieś takie inne i ja mówię, no kupię jej coś takiego. Wiecie, mówię, jak to, tam chyba cena była coś właśnie koło 3 zł. Mówię, jak ona to obsika, pogryzie, obobkuje tam kij z tym. Zresztą ja na wszystko tak, wiecie, do tego wszystkie tak podchodziłam, że to jest jakby jednorazowe w jej przypadku. I mówię, za taką cenę to już w ogóle. I słuchajcie, wchodzę w ten link, a tam 140 zł, więc jakby nie kumam w ogóle, skąd te pierwsze ceny się biorą. I wiem, że czasami influencerki dają kod rabatowy, no to gdzieś tam to ma sens, tak? Jak zamówicie za ileś tam, to dostajecie, czy tam na dzień dobry, 400 zł, ale jak 400 zł w ogóle? Skoro rzeczy kosztują 3,90, to jak tam zrobić zamówienie za 400 zł? Nie wiem, czy wy tam kiedyś zamawialiście i wiecie, jak to funkcjonuje, bo ja mówię, jak coś potrzebuję, no to Shein, ale staram się też ograniczać, dlatego że niestety, no tam jest wszystko, wiecie, to nie są rzeczy niezbędne do życia. Ja po prostu czasami tam sobie zamówię, bo ja na przykład pędzle lubię nowe i często gdzieś tam kupuję, wymieniam, wywalam, no raz na jakiś czas trafi się jakiś shit, ale ogólnie one są bardzo dobrej jakości. A taką szklankę, a jakieś takie pierdolety, wiecie, no typowo do domu, ale tak jak mówię, one nie są niezbędne. I niby są tanie, bo wszystko kosztuje, wiecie, 6, 8, 11 zł, ale jak tego nawalicie w koszyku, do koszyka dużo, no to wychodzi kilka stówek. I ja już tak nie robię, że klikam kup, paczkomat, wysyłaj, tylko po prostu czekam teraz i tak codziennie sobie coś tam, wiecie, odrzucam z tego koszyka i póki co mam 130 zł. Jak dojdę do 100, to co mówię, bo no wie, tam nic takiego, zresztą co ja tam mam, słuchajcie, aż muszę zobaczyć, jakieś wałki na pewno mam.
bo stwierdziłam, że takie trzy, co są, wiecie, co się zakłada, że sobie kupię. Ale, o, tu już zniżki wyskakują, tylko czek wejdzie. Jakieś wałki, takie małe szczotka zamykana z lusterkiem. Poczekajcie, jak teraz to świeci. O, znowu jakieś pędzle, dozownik do oleju. O, gąbka, blok do, wiecie, do czyszczenia, do ścierania paznokci, do wyrównywania. Te takie patyczki dwustronne do paznokci, też takie, wiecie, jak normalne do uszu, tylko chudsze. Pędzle i w sumie nic więcej. No i widzicie, to jest 160 zł tu wychodzi. A tu wcale nie ma dużo rzeczy. I wszystko kosztuje grosze, jakby co, nie? 8, 3, 60, zobaczcie, 8. Nie wiem, jak z tego się robi taka kwota. Także ja na razie jeszcze się wstrzymuję, bo to jest jedna z rzeczy też, które chcę po prostu zminimalizować w moim życiu. To nie jest tak, że wiecie, człowiek będzie teraz wszystkiego odmawiał, bo nie wiadomo co. No czasami trzeba sobie jakieś coś kupić, żeby po prostu. Nie wiem, lepiej się poczuć. No, jeden kupuje ciuchy, jeden idzie do kina, drugi idzie na wycieczkę, a trzeci w ogóle nie ma takiej potrzeby i to też jest spoko. Natomiast, no ja czasami lubię na jakieś coś sobie, wiecie, wydać, ale no już nie chcę przeginać, więc taka stuwa to jest maks na rzeczy, których nie potrzebuję, więc jeszcze sobie poczekam i mówię, jak coś usunę z koszyka, to wtedy zamówię. Także, dobra, słuchajcie, uciekam. Otworzyłam okno, bo coś mi się ciepło tu w mieszkaniu zrobiło, ale widziałam, że sobota, niedziela, słuchajcie, 13 stopni ma być, czy 14, także ciekawe, czy to się sprawdzi, bo no ciepło miało być do dzisiaj, więc zobaczymy. Ale było naprawdę ciepło. Jak wychodziłam z domu, szłam do Żabki i gdzieś tam jeszcze, to było tak ciepło, że myślałam, że padnę. Ja mówię, kurde, 16 godzina, a to taka temperatura w ogóle letnia. Także fajnie. Dobra, to uciekam i słuchajcie, domalowałam sobie jednego paznokcia, bo mi się coś tutaj zdrapało. No i uciekam w takim razie i widzimy się już jutro. Słuchajcie, zrobiłam sobie chwilę przerwy. Znowu, dzisiaj jest środa. Piję sobie kawę. Jest 11:45, także muszę się spiąć, bo mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj. Zaczęłam pracę o 7:30, nie mogłam wstać. Wiecie, coraz gorzej mi się wstaje i to nawet nie jest tak, że ja nie mam energii, tylko po prostu ja nie mogę z łóżka wstać. Nie wiem czemu. Wczoraj położyłam się już, bo ogólnie ja po hotelu Paradise, czyli o godzinie 21:00, ja już jestem dętka i padam. Staram się wytrzymać chociaż do 10, ale o 10 to już jest taki, wiecie, krytyczny moment, kiedy przenoszę się z tej kanapy i idę do, znaczy z kanapy do małego pokoju. I wstaję, no dzisiaj się obudziłam w ogóle sama z siebie przed 5, bo potem słyszałam po paru minutach, że sąsiad wychodził do pracy, ten z boku. Więc jakby byłam już chyba wyspana, ale nie mogłam wstać. Jest tak zimno w domu, że po prostu nogę wystawić spod kołdry to jest w ogóle tragedia. Także, no, chciałam się Wam pożalić. Mam nadzieję, że też tak macie, że nie jestem sama, bo normalnie te przesilenia, te, wiecie, ta zmiana temperatury, to wszystko jest tragiczne, a jeszcze wszyscy są chorzy teraz i ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ja się trzymam, piję ten sok z czarnego bzu i powiem Wam, że póki co się trzymam, jakoś nie odczuwam. Ja już bym normalnie o tej porze była chora, także póki co się trzymam, mam nadzieję, że nikt mnie nie zarazi, bo w ogóle w tym tygodniu mam w planie, słuchajcie, jechać w piątek do biura. Teoretycznie nie muszę, bo ja już odbębniłam swoje w tym kwartale, ale w przyszłym będzie gorzej, bo mamy chyba 23 dni do zrobienia. Wiem, że to jest mało ogólnie, ale wiecie, jak się nie chodziło wcale, albo się chodziło na przykład teraz 14 dni, no to jest spora różnica. I to by tak mnie nie męczyło, gdyby nie te dojazdy. One są takie po prostu męczące, bo to nie dość, że dużo czasu zabiera, to jeszcze tak rano trzeba wstawać, kurczę. Ja raz próbuję pojechać później. Ale nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, dlatego że no, rano i tak pewnie będą korki, a nie wiem, czy jeszcze dłużej nie będę wtedy wracała do domu, już w ogóle będę miała cały dzień z głowy. Także tak, to jeszcze jak wracam o 5, to jeszcze trochę tego dnia jest, nie? Ale wtedy wychodzę o 5:50 z domu, także no, to chyba tyle, słuchajcie. Chciałam chwilę po prostu sobie z wami pogadać, odpocząć od tej pracy i trochę się, wiecie, chociaż na 5 minut odciąć od tego, co robię. Za tydzień w ogóle w piątek, ja nie wiem kiedy tego vloga zobaczycie, bo ja mam trochę ponagrywane na zaś. Natomiast za tydzień w piątek, 4 października mam wolny dzień, w sensie mamy away day. I cały dzień mam jakieś takie, wiecie, zabawy, różne gry. W zeszłym roku, pamiętacie, były zagadki kryminalne i biegaliśmy po stoczni. To było fajne. I była Katarzyna Bonda. A w tym roku mamy jakieś inne tam zajęcia, takie bardziej sportowe, jakaś medytacja, joga, coś tam trzeba było się pozapisywać. No a wieczorem jest impreza, także
Także fajnie, bo ja tak teraz mało chodzę i czekam tylko na takie właśnie większe imprezy, bo po prostu mi się, powiem Wam szczerze, nie chce wychodzić. Też trochę się boję tymi Uberami wracać sama. Wszystko się jakoś tak pozmieniało teraz, że no jakoś tak, nie wiem. W każdym razie to nie jest tak, że mi się chce w domu siedzieć, ale no właśnie, ale jakoś tak nie chadzam. Natomiast jeszcze w październiku, bliżej w sumie końca października, mamy imprezę Halloweenową, także cały nasz, nie tylko team, ale projekt, to jest około 70 osób, będziemy szli na jakieś kręgle, także też fajnie, bo to jest takie, wiecie, moment, kiedy można, wiecie, każdy wypije piwko, jest wtedy śmiesznie, nikt się nie czai, każdy z każdym gada. Ja akurat mam fajnie, bo ja mam tych moich ludzi z poprzedniego teamu, więc oni są w innych teraz teamach, ale ogólnie, wiecie, no, przez to poznaję dużo ludzi. Także jak jestem w biurze, to w ogóle nigdy nie siedzę sama, bo tam jest po prostu zawsze pełno znajomych. Także właśnie dlatego w piątek się wybieram do biura, bo nie chcę mi się tak cały czas siedzieć w domu, po prostu, bo ja chyba w końcu Wam nie powiedziałam, że już mam odbębnione, ale jadę w piątek, bo też pomyślałam sobie, że po pracy pójdę do forum, bo mam parę rzeczy do oddania, także załatwię to tak, wiecie, na stacjonarnie, nie będę odsyłała tych rzeczy. Tylko tak, tylko wezmę i po prostu wyniosę do HM-u, coś mam tam do Pull&Bear i chyba do Stradivariusa. Jakieś tam pierdoły. I też w ogóle coś z HM-u zamówiłam, także też Wam pokażę, ale to ja nie wiem, czy w tym vlogu to będzie, czy nie. No i tyle. A, i w ogóle dzisiaj, słuchajcie, o 20, bo właśnie, jeszcze jeśli chodzi o Halloween, to w Gdyni, w takim klubie, będzie Westbam. Wiecie, że ja kocham Westbama, Love Parade i te klimaty, także ja już byłam kilka razy na jego występach, jak on grał i naprawdę mi się to mega podoba. Także jestem ciekawa, po ile będą bilety, bo te wszystkie imprezy teraz, Euforia Dźwięku na przykład jest w Andrzejki. Cena 170 zł, tam będzie chyba 5 DJ-ów. Ale kupię bilet, ja tam nawet sama pójdę, bo to jest blisko stocznia, wiecie, to tam, gdzie ja na boks chodzę. To jest, nie ma jakby tragedii, więc ja tam sobie na pewno pojadę. Nie chcę siedzieć w Andrzejki w domu w tym roku, zawsze siedzę, w tym roku postanowiłam gdzieś wyjść. Także też kupię bilety, ale na tego Westbama zobaczymy, po ile będą, bo dzisiaj o 20 są w sprzedaży. Wydaje mi się, że nie powinny kosztować więcej niż 100 zł, także z chęcią trochę daleko do Gdyni, ale z drugiej strony, wiecie, można jechać do Gdańska i potem pociągiem się bujnąć, nie? Także chyba pojadę. To są takie właśnie imprezy, na które chce mi się iść. Bo tak, żeby łazić, byleby łazić co sobotę, tak jak kiedyś chodziłam, no to już mówię, z różnych powodów po prostu mi się trochę nie chce. No, także tyle. Taki ten vlog będzie bardzo domowy znowu, bo widzicie, no w tygodniu tak się nic nie dzieje, chociaż nawet weekend ostatnio się nic nie dzieje. Ja w ogóle wczoraj byłam w Action i kupiłam takie dwie półki do lodówki, dlatego że ja mam taki dziwnie ten, wiecie co? Muszę na to jeszcze popatrzeć na to. Ja mam tym ogólnie małą tą lodówkę, w sensie, bo na dole jest zamrażarnik, a u góry jest lodówka. I ona ma takie dziwne rozmieszczenie tych półek, że zawsze mam w środku taką wąską mi zostaje. I tam w ogóle nic wsadzić nie można, a jak wsadzę, to potem nie widzę. I kupiłam takie dwie przeźroczyste półki, żeby, wiecie, wsuwać i jak coś tam wsadzę, to żeby to potem tylko sobie wysunąć i będę wiedziała, co tam jest. Także mam w planie rozmrozić tą lodówkę, tylko czekam, bo właśnie ma już się jutro zrobić dużo zimniej. Także jutro, pojutrze albo w weekend po prostu wyciągnę te rzeczy, może nawet na balkon wieczorem, jak będzie zimno, i sobie, wiecie, rozmrożę i ładnie wyczyszczę i sobie te półki wsadzę. Także taki jest plan. Bo wczoraj byłam się przejść, bo chciałam trochę kroków sobie zrobić, w końcu do Biedronki nie zaszłam, może jutro pójdę. Natomiast dzisiaj się właśnie byłam, wczoraj byłam się przejść i zaszłam do Action. Natomiast nic tam takiego ciekawego nie kupiłam, w zasadzie jakieś tam pierdoły, tylko jakieś, wiecie, nic takiego, co można by Wam tutaj pokazać, tylko te dwie półki, a półki to Wam pokażę przy okazji, to są zwykłe takie plastikowe, wiecie, przeźroczyste, także mówię, to jak sobie już wyczyszczę lodówkę, tak, to je tam wsadzę i mam nadzieję, że będzie bardziej funkcjonalnie, no bo teraz często wywalam rzeczy, bo ja ich po prostu nie widzę, jak są gdzieś tam z tyłu, także no to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Paznokcie się trzymają, słuchajcie, od niedzieli, troszeczkę mi tutaj się zdrapało, ale to jest w ogóle, zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Ja dzisiaj się zmusiłam trochę, żeby się tak ogarnąć. Włosy rano umyłam i taki delikatny make-up sobie zrobiłam, ale mam, widzę, jasną buzię w porównaniu do reszty, no bo mam ten sam opalacz. Natomiast mówię, trochę się zmusiłam do tego, bo jak człowiek siedzi taki rozmemłany, to już w ogóle się nie chce nic robić ani pracować. Więc pazury pomalowane, plus do tego jakiś delikatny makijaż, wiecie, czyste, ładne włosy, no to od razu też jest inaczej. No i tyle. 11:49. Ile ja tu już gadam? 7, prawie 8 minut. Chyba biorę się do pracy.
Tu mam wodę, zaraz sobie zrobię witaminę C, zaraz sobie zrobię też elektrolity, w sensie nie jedno po drugim, ale wiecie, ogólnie, żeby nie zapomnieć. I tyle. Także dobra, słuchajcie, to ja w takim razie uciekam teraz i zobaczymy się później. Przeciągnę chyba tego vloga do piątku, pokażę Wam outfit, jak będę jechała do pracy, ale rano jest już tak zimno teraz, że to już nawet, słuchajcie, to nie jest śmieszne, nie wiem, co ubiorę, ale będę musiała się grubo ubrać, bo to już jest jesień, prawdziwa jesień, słuchajcie. Poleci już praktycznie, no teraz może jest jakaś wyższa temperatura, bo jest słońce i może jest ciepło, ale rano i wieczorem to jest w ogóle, to jest szokująco zimno. No dobrze, pokażę Wam teraz na szybko outfit. Jest czwartek, ja właśnie skończyłam pracę, jest pewnie 15:30, więc lecę do Lidla. Mam czapę z daszkiem, dlatego że jest tak zachmurzone niebo, że podejrzewam, że zaraz lunie. Nie wiem, czy jeszcze nie wziąć parasolki, kurczę, ale nie chce mi się tego nieść. Mam też kurtkę z kapturem, to jest to taka dłuższa kurtka z Sinseya. Nie wiem, kiedy ja ją wiosną kupowałam. Mam też leginsy, skarpety, adidasy. Adidasy pójdą potem do prania, bo ja ich jeszcze, słuchajcie, ja mam je z rok czasu i ani razu jeszcze ich nawet nie czyściłam. Chodzę w nich bardzo często. Ja po prostu nie niszczę butów i często po kilku miesiącach wyglądają jak nowe, bo są nawet takie białe. Także muszę je wyprać ręcznie, oczywiście delikatnie gąbką, przetrę i zobaczymy. Mam nadzieję, że żadne zacieki się nie zrobią. Też jak wrócę, to pomaluję sobie paznokcie, bo dzisiaj jest piąty dzień. I widzę, że ten kolor już po prostu delikatnie mi to gdzieś schodzi z czubków, także pomaluję pazurę. Będę musiała umyć głowę, spakować się do pracy, zrobić jakąś bułkę. Właśnie chyba teraz w Lidlu kupię jakiegoś bajgla, jak będzie, i croissanta, bo oni tam mają takie dobre, więc też bym sobie wzięła do pracy. No i takie tam drobnostki, nic ciekawego nie mam do kupienia, po prostu idę się przejść, bo postanowiłam, słuchajcie, że będę godzinę dziennie wyznaczała sobie na jakieś aktywności, takie fizyczne. Obojętnie, jak będzie trening obwodowy, no to trening obwodowy, jak taki dzień jak dzisiaj jest, no to spacer, żeby sobie nabić trochę kroków. Jak będzie bardzo brzydka pogoda, taka wiecie, bardzo, bardzo, no to będę dreptała tu po dywanie, ewentualnie może jakieś ćwiczenia z YouTube'em. Po prostu, słuchajcie, chcę się ruszać, nie chcę tracić tego czasu na nic nie robienie, bo takie nic nie robienie bardzo pochłania, w sensie nawet ciężko potem z tego wyjść, nie? Jak człowiek tak się zasiedzi, to nie chce się już potem w ogóle nic robić. Więc stwierdziłam, że trochę się zmuszę. Jeszcze pogoda nie jest najgorsza, ten czas nie jest najgorszy, bo nie robi się o 15 ciemno, więc można się zmusić, a jak się już człowiek zmusi, wpadnie w ten rytm, no to potem będzie łatwiej. Także taki mam plan. Dobra, słuchajcie, ja uciekam, bo naprawdę. Jezu, ale co za pogoda w ogóle, wczoraj 20 stopni, a dzisiaj kurde tak brzydko. Ale uciekam i widzimy się w takim razie już jutro. Jak będę jechała do pracy, to pokażę Wam outfitik. Siemanko, witajcie o 5:35. Ja właśnie się ogarnęłam, także w miarę szybko. Zostaje mi tylko jeszcze ściągnąć skarpetki i wałki, dlatego że dzisiaj na noc zakręciłam sobie włosy. Ogólnie to pogoda jest taka, że prawdopodobnie zaraz mi się to rozprostuje, ale chciałam przetestować, czy będzie mi w tym wygodnie, czy da się w tym spać. I muszę Wam powiedzieć, że w ogóle to jest niewyczuwalne. Jedne, te skarpetki są tak miękkie. Ja sobie jeszcze tutaj założyłam takie gumki, też takie miękkie, dlatego że sama skarpeta by mi zjechała, bo ja mam bardzo śliskie włosy. Także zaraz to zdejmę, spryskam lakierem i chociaż zobaczę, jaki będzie efekt. Ja w koszyku na Shein miałam wrzucone, chyba Wam mówiłam, takie trzy wałki, to się właśnie ten tu zakłada i dwa tutaj z tyłu. Natomiast ja już teraz wiem, że to nie ma sensu, bo ja mam też ten jeden wałek i ja w tym w ogóle nie śpię, bo nie jestem w stanie w tym zasnąć. A to jest tak przyjemne. Oczywiście efekt, znaczy przyjemne, niewyczuwalne. Efekt zaraz zobaczymy, bo ja się Wam pokażę jeszcze przed lustrem. Zobaczymy, jaki będzie. Natomiast prawdopodobnie taki sam jak po wałku. Także tego mówię to kwestia też pogody, bo jak jest, mi w ogóle się to słabo trzyma, a jak jest taka mokra pogoda jak teraz, no to już. W ogóle, ale to nic. Słuchajcie, jestem też ubrana na szaro. Dzisiaj mam bluzkę z modalem. Jeżeli szukacie jakichkolwiek basików z długim rękawem, ja Wam serdecznie polecam. Te bluzki są po prostu cudowne. Kosztują 35 zł w HM-ie. I ja mam, jak wiecie, czarne, mam beżową, taką bardziej brązową, kremową. Mam chyba po dwie czy trzy sztuki niektórych, bo naprawdę je ciągle noszę piorę, a z nimi się nic nie dzieje. I teraz kupiłam sobie szarą i słuchajcie, idzie do mnie też taka ciemniejsza beżowa. To są jedyne rzeczy, które ja po prostu noszę ciągle bez przerwy do wszystkiego, do dresów, do pracy, pod coś.
latem wieczorem nosiłam, także naprawdę one są genialne. Ja wam podlinkuję i zaraz mówię, pokażę wam w lustrze, jak ona wygląda. To jest LK troszeczkę za duża, mogłaby być mniejsza, natomiast z kremowej zamówiłam MK i LK, bo ja ogólnie mam właśnie pomieszane te rozmiary. Mam i takie, natomiast z nimi po praniu nic się nie dzieje, także spokojnie możecie brać swój rozmiar. No ta jest ciut za duża, ale jest okej. A z czym tutaj przychodzę? Słuchajcie, przychodzę do was z sokiem, który piję teraz, dlatego że ja, jak wiecie, już od jakoś lipca, chyba od lipca, piję sok z czarnego bzu. Ta butelka starcza na około 3 tygodnie i wypiłam już chyba, ja nie wiem, ile tych butelek wypiłam, 3, 4. I właśnie wczoraj skończyłam jedną, mam oczywiście kolejną, ale też przy zamówieniu na Allegro kupiłam sobie sok z Aroni. Podobno on jest bardzo dobry, nie tylko na odporność. Ogólnie te soki są w ogóle dobre, także ja widzę po sobie, że jakoś póki co odpukać nic mnie nie bierze. No to nie jest powiedziane, że w ogóle nie zachoruję, ale i tak mam wrażenie, że jest ok, jest dużo lepiej. I dlatego postanowiłam teraz pić ten sok z Aroni dla odmiany. Natomiast on jest tak niedobry, w sensie sok z czarnego bzu to jest taki po prostu sok z czarnego bzu. Trochę kwaskowy, ale taki niewyczuwalny, w sensie. Tu jest taka cierpkość w tym soku z Aroni. Ja tego bardzo nie lubię, dlatego ja też nie lubię czarnej porzeczki, bo to jest właśnie, one mają w sobie taką cierpkość, nawet jak jecie. I tu jest to wyczuwalne, jak się pije, ale no dobra, no jakby takim, wiecie, takim ilość mała, jaką się pije, no to nie ma tragedii, ale tylko tak informacyjnie wam mówię, że po prostu to taki średni. Także coś spakuję sobie, mam napój Tigera, także to jest konieczne, jak jest to 4:40. Mam też kanapkę, mam też coś tam z Lidla, kupiłam jakąś różdżówkę z truskawkami, taką malutką, także też sobie ją wezmę. No i pakuję się i w sumie jest, no, 5:40, także wypiję jeszcze herbatę, miałam zjeść kanapkę, ale chyba nie będę jadła. Chyba sobie odpuszczę, chyba po prostu to ściągnę i, o matko, i ubiorę się i po prostu pokażę wam jeszcze outfit, żebym, wiecie, wyrobiła się ze wszystkim, bo jeszcze muszę iść na śmietnik. I muszę mieć parasolkę. Także dobra, ogarniam się i widzimy się przed lustrem. Ja nie mam pojęcia, czy to pada. Słuchajcie, nie chce mi się wychodzić na balkon, bo zobaczcie, jakieś ciemno. Natomiast jechała jakaś pani na rowerze i miała kaptur, więc nie wiem, czy to pada, czy po prostu jest zimno. Ja zarzuciłam ramoneskę. Zastanawiałam się nad tą kurtką, co miałam wczoraj w Sinseju, tylko problem jest tego typu, że ja w biurze siedzę w kurtce i trochę bez sensu w takim ortalionie siedzieć, no to jest zdecydowanie lepsze. Także kurde, no mam parasolkę w torbie, ale nie wiem, no mam nadzieję, że nie zmoknę jakoś bardzo, bo wiecie, czasami tak wieje, że ta parasolka w ogóle jest jakby zbyteczna. Natomiast jeśli chodzi o loki, to słuchajcie, no bardzo delikatne wyszły, bo ja delikatnie skręciłam, w sensie zrobiłam tylko takie dosłownie trzy obwinięcia na tej skarpecie, a mogłam zrobić dużo więcej, bo nie chciałam takich mocnych loków, po prostu chciałam, żeby te końce były takie, wiecie, nie były takie proste i jest okej, okay, bardzo mi to pasuje, podoba mi się. Także o to mi chodziło, nie chodziło mi o to, żeby mieć jakieś, wiecie, burza loków, tylko właśnie delikatnie te końcówki zawinięte. No, natomiast zobaczymy, jak to się utrzyma, prawdopodobnie w ogóle się nie utrzyma. Bluzka, tak jak wam mówiłam, szara z HM-u, poczekajcie, tą torbę postawię, bo ona jest naprawdę ciężka. Bluzka Jezu, ze Stradivariusa chciałam powiedzieć, bluzkę z HM-u, także link zostawię wam na dole. Spodnie też mam nowe ze Stradivariusa, szare. Dzisiaj jest taki total look, dlatego że właśnie postanowiłam, że jak będę coś kupowała, to w miarę tak, wiecie, będę parowała, żeby potem, jak będę chciała szybko coś ubrać, żeby nie było problemu. I bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, spodnie mają prostą nogawkę. Są do wyboru też tall. Ja wzięłam normalne, bo ja nie chciałam, żeby one mi się ciągnęły po ziemi. Taka długość jest dla mnie idealna. One też nie są, zobaczcie, bardzo szerokie. One są raczej takie trochę jak bardziej, znaczy może nie jak rurki, no bo one na dole są, widzicie, proste. Nie zwężają się, ale są tutaj tak obciśnięte, także one bardzo ładnie leżą. Są tutaj z przodu i z tyłu też przetarte, bo co widać chyba, ale słuchajcie, to tak fajnie wygląda. To jest taki vibe lat 90. Ja nie lubię mocnych przetarć, ale tu mi to po prostu mega pasuje. Także, no teraz też jest duży kontrast, no bo tu są te światła sztuczne, ale ogólnie jest widoczne to, że one są przetarte i podoba mi się to. Do tego mam konwersy te moje wysokie, takie zielono-brązowe, nie wiadomo co to za kolor, no bo jak będzie padać, no to myślę, że to są najlepsze buty. No i oczywiście torba. Biorę też tą czarną. Wczoraj kupiłam w Lidlu taką za 4 zeta, taką zwykłą czarną torbę. I tam mam zwroty. Także do Pull&Bear i do HM-u.
Do Pull&Bear, nie, do Stradivariusa i do HM-u, także pójdę sobie po pracy, dlatego że nigdzie przecież mi się nie śpieszy, więc podjadę sobie z KM-ką na Śródmieście i no i pójdę pozałatwiać to, co trzeba. Także słuchajcie, będę się z wami żegnała, bo już jest chyba mój czas, muszę wychodzić, bo jeszcze śmieci wziąć. Także idę. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień. Na pewno będzie fajny dzień, czemu ma nie być fajny? Także mam nadzieję, że nie zasłoniłam, kurde, głośnika, bo tak trzymam tej rękę. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przywitacie się standardowo ze mną w komentarzach i widzimy się za kilka dni, pewnie za 3 dni w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa pa!